Solidarni 2010 mają dzisiaj przyjemność oraz kolejnie rozmawiać z panem Grzegorzem Braunem. Zostaliśmy niejako wywołani do tablicy, ponieważ znalazłam sformułowanie następujące. Reżyser stał się częstym gościem Solidarni 2010. W artykule, którego autora nie będę przywoływać, niemniej który staje to się musicie zapracować na to częstym. Właśnie. To... Wzajemnie musimy zapracować na te częste wzajemne kontakty. Stąd dzisiejsza krótka rozmowa po bardzo interesującej konferencji w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, która właśnie się zakończyła. Przy czym żarty może na bok, ton artykułu, ton klimat ostatnich tygodni wydaje się spotęgowany przez dyskusję w klubie Ronina, wydaje się w tej chwili rzeczywiście wywoływać do tablicy w takim mianowicie sensie, iż zaczyna, sądzę, być niepokojąca atmosfera zmuszania nas wzajemnie, przede wszystkim pana, panie Grzegorzu, do dokonywania swoistych samorozliczeń i autocenzury. Do samoograniczania się w występowaniu publicznym, do większej cenzury myśli i słowa. Inne sformułowania no tego, Do tego nikogo nie można zmusić. Tak, do tego człowiek musi się zmusić sam. I wielu tak bardzo się zmusiło, że dzisiaj już wydaje im się, że robią to sami z siebie. Przy czym, jeżeli spotykam takie sformułowania, i tutaj cytat z artykułu w ostatnim tygodniku w sieci, iż nic nie wskazuje na to, aby aktywność Brauna miała się zmniejszyć w najbliższym czasie. To jest, sądzę, rozumiem, przestroga, że... groźba, właśnie, obawa. Jak pan to odbiera? Bo ja odnoszę wrażenie, że jest to rodzaj jednak groźby. No, powiem tak, że to nawet jakoś łechce moją próżność. Nie ukrywajmy tego, że w jednym sezonie udało mi się zapracować na donos prasowy na łamach Newsweeka i na łamach w sieci, na łamach Gazety Wyborczej i na łamach Gazety Polskiej. I lewactwo i prawactwo internetowe wyraża periodycznie obawy, jakieś lęki dotyczące naszego życia publicznego, lęki na tle mojego, dali Bóg, no bardzo marginalnego istnienia w tym życiu publicznym. No więc tutaj pani ma w ręku taki kolejny donos prasowy, który jest ni mniej, ni więcej wezwaniem do tego, żeby właśnie co tu zrobić? Czy to ze mną coś mają zrobić? Czy ja mam coś zrobić ze sobą? Co tu można zrobić? Ja naprawdę nie narzekam na jakieś przesadne zainteresowanie mediów moimi wypowiedziami. Jeśli ono ma miejsce, to na ogół właśnie w takiej, jak tutaj zaprezentowana formule, mianowicie moje wypowiedzi są relacjonowane z, jakby to powiedzieć, no z małą życzliwością, i z małą wiernością. Więc sądzę, że autor tego artykułu naprawdę nie ma się czego obawiać. Że nie ma się czego obawiać, dlatego że nakaz, postulat, wniosek wyartykułowany już szereg razy przez funkcjonariuszy ideologicznych Frontu Ludowego z Gwiazdą Śmierci na czele, Gwiazdą Śmierci z ulicy Czerskiej i tą drugą z Wiertniczej, ten zakaz, ta dyrektywa, żeby, broń Boże, o nic mnie nie pytać, bo jeszcze coś powiem, i żeby generalnie właśnie moją nędzną egzystencję ignorować, ten nakaz jest realizowany posłusznie, i to nie tylko przez front ideologiczny ze strony lewej, ale także, jak widać na załączonym obrazku, przez front ideologiczny ze strony prawej, dlatego że kiedy pisali o mnie, pisali paszkwil pomieszczony ostatecznie na łamach jednego z organów
tej kolejnej mutacji, prawda, Gwiazdy Śmierci, jaką jest Newsweek, no bo to, prawda, w kolejnych tam rozdaniach następuje rozesłanie apostołów i z centralnego organu dziennikarze przechodzą na etaty jeszcze bardziej niezależnych dziennikarzy do różnych tam tygodników i rozgłośni. Więc kiedy smażono ten paszkwil, to przynajmniej tamten funkcjonariusz Frontu Ideologicznego zadzwonił do mnie, dając mi okazję, żebym odmówił komentarza, bo z łobuzami nie rozmawiam. Natomiast, i to jest ciekawa obserwacja, kto ciekawy życia publicznego, ten niech wie, że funkcjonariusze Frontu Ideologicznego z prawej strony to już nawet nie dzwonią, żeby poprosić o komentarz, którego miałbym szansę odmówić w takiej sytuacji. Więc nie chodzi tutaj o mnie. Nie chodzi tutaj o mnie, bo ja zdrowy jestem, mam bujne plany i generalnie nie narzekam. Chodzi o życie publiczne. Jeżeli kogoś przejmuje stan życia publicznego, jeżeli się komuś zdaje, że złe porządki są inicjowane tylko z jednej strony, no to się myli. Dlatego, że widać tutaj szerszy front ideologiczny, w którym razem na straży tej samej politpoprawności stają dziennikarze na co dzień pełniący obowiązki antagonistów, tak, z prawej i z lewej. I to powinno zastanowić i powinno jakoś przejąć kogoś, komu bieg debaty publicznej w Polsce leży na sercu. No, jakie to są porządki tutaj proponowane? No to jest taki, naprawdę przykro to powiedzieć, ale to jest fakt historyczny, że to w Trybunie Ludu tak się prowadziło pracę dziennikarską i publicystyczną, że fakt wyjściowy mógł być dowolnie długo ignorowany, tak jak ta gazeta na przykład zignorowała to wydarzenie, do którego pani tu się odnosi, to miało miejsce w tej samej sali, ta interesująca z różnych względów dyskusja, no dyskusja to może za dużo powiedziane, bo to było bardziej mówił dziad do obraza, tak, prawda, niż dyskusja. Więc ten fakt został zignorowany, a po półtora miesiąca zamieszczamy sążnisty komentarz, tak jakby publika świetnie wiedziała, o co chodzi. No to są metody dziennikarstwa PRL-owskiego, czystej wody, i w związku z tym, to znowu, proszę nie pochylać się nade mną ani ze współczuciem, ani z troską, proszę się pochylić z troską nad tymi funkcjonariuszami Frontu Ideologicznego. A ja chciałam się pochylić z troską nad wolnością mediów w Polsce, bo bardziej taka była intencja mojego pytania. Nie personalnie do pana, tylko jako przedstawiciela poglądów właśnie ekskluzywnych, jak tutaj taki termin został użyty, którzy jednak w tej swojej ekskluzywności nie mają prawa występować, rozumiem, taka jest intencja, publicznie. Czyli z tą swoją ekskluzywnością i z tym swoim kręgiem wyznawców mamy gromadzić się w jakichś podziemnych katakumbach. Cytuję pani ten artykuł. Wygodne, tak? Natomiast nie mamy szansy mówić publicznie w miejscach do tego przeznaczonych. Szansę mówić to zawsze mamy, bo na pytanie, czy jest w Polsce i na świecie wolność słowa, odpowiedź jest zawsze twierdząca, ponieważ każdy z nas zawsze może, dysponując wolną wolą, którą Pan Bóg jako bonus podarował człowiekowi, każdy może powiedzieć, co się tam komu żywnie podoba. A ja do Pana. Panie, tak, więc wolność słowa jest. Nie ma wolności dostępu do środków transmisji tego wolnego słowa, prawda? My tutaj z całym szacunkiem mamy... Ekskluzywne mamy właśnie limitowane możliwości transmitowania naszego wolnego słowa i to jest problem. I to jest problem. Problemem jest nieustannym także to, że tutaj, głównie w Warszawie, bo to Warszawa jest tym głównym postsowieckim miastem w Polsce, kadrowo ukształtowanym przez towarzysza Stalina. No przykro mi bardzo, ale tutaj po prostu w swoim czasie selekcjonowali, komu będzie wolno mieszkać.
w Warszawie i komu będzie w Warszawie wolno pracować. I ćwierć wiecze od czasów transformacji ustrojowej tak zwanej zasadniczo nie zmieniło tego stanu, ponieważ Polska jest nadal państwem etatystycznym, a zatem załatwia się sprawy w Warszawie, a zatem wszystkie gangi muszą mieć swoje siedziby lub też najbardziej prominentne ekspozytury tutaj. Ale już mamy 1/3, co pokazało ostatnie kompromitujące nie będę się, nie będę się pastwił. Nie będę się pastwił już tutaj nad tą sprawą referendum. Problemem jest to, że tak zaryzykuję takie przypuszczenie pesymistyczne, że chyba większość urzędujących tutaj funkcjonariuszy frontu ideologicznego, tych mianowanych i tych ochotniczych, tak? Tych wypromowanych agentów i oficerów frontu ideologicznego i tych ochotniczych, pożytecznych idiotów, bo powiem pochlebnie na przykład, to będzie komplement pod adresem tej gazety, którą pani tutaj trzyma w ręku, tu jest z całą pewnością mniej takich zawodowych dezinformatorów, tutaj jest więcej ochotniczych dezinformatorów, prawda? To jest więcej takich ochotników, takich pożytecznych idiotów. Ale nie chcemy krytykować oni, wszystkich en bloc, prawda? Proszę pani, no, trzyma pani w ręku numer konkretnej gazety i pyta mnie pani o konkretną publikację, w związku z tym trudno, żebym jakoś tak całkiem od tego abstrahował. Charakterystyczne jest to, że strasznie oni chyba już przebierają nogami do tej nowej transformacji ustrojowej, która zakończy tę okropną walkę, tak? Która już się wszystkim przejadła, no bo ona, co ona utrudnia? No ona utrudnia pożywanie tego chleba powszedniego, to znaczy chodzenie do tego radia i tej telewizji i jakieś tam jeżdżenie na tam wzajemnie krzyżujące się programy stypendialne, to utrudnia. Więc oni chcieliby tutaj i na poziomie politycznym, i na poziomie propagandy, na poziomie PR-u, oni chcieliby tę straszną wojnę smoleńską zakończyć. Jakimś, prawda, wesołym oberkiem chcieliby ją zakończyć. Chcieliby mieć jakiś taki nowy okrągły stół, jakiś taki nowy sierpień ze stanem wojennym i okrągłym stołem w jednym. Chcieliby, bo już im to dojadło, że właśnie no to męczące jest. Wojna jest męcząca. I w związku z tym wmawiają sami sobie ci koledzy, no na przykład z tej gazetki, że to wojny nie ma. Że to w gruncie rzeczy jest jednak jakiś tam normalny kraj, oni to nazywają tam standardami demokratycznymi, martwią się o te demokracje, tam w tej jednej telewizji bardzo niezależnej teraz te demokracje naprawiają. No to jest moim zdaniem smutna i szkodliwa fikcja. Demokracja Polski nam nie zwróci, a gdyby jakimś wypadkiem przy pracy nam ją zwróciła na moment, to nie pozwoli nam jej zabezpieczyć. Demokracja i w związku z tym podtrzymywanie tego złudzenia, fikcji jakiejś wspólnoty narodowej jest szkodliwe. Jest szkodliwe dlatego, że to jest dezinformacja. W Polsce mamy zdecydowaną większość populacji. Stanowią tubylcy, zdezorientowani, nieafiliowani ani sercem, ani umysłem do żadnej opcji, płynący z głównym nurtem czy ściekiem. To jest większość populacji. I to bez pretensji żadnych mówię wobec moich bliźnich. Po prostu tak jest, że większość ludzi się nie interesuje polityką i nie jest w stanie rozeznać, co w trawie piszczy, nawet tak wstępnie, żeby potem wiedzieć, na kogo my tu głosujemy. To jest większość i są dwie mniejszości. Jest mniejszość zdeklarowanych i zdecydowanych przeciwników projektu, jakim byłaby suwerenna państwowość polska. Tu jest spora, mniejszościowa, ale spora i nieproporcjonalnie znacząca ze względu na swoją aktywność. Mniejszość wrogów i zdrajców. Tak? I jest druga mniejszość i to jest populacja taka no, stanowiąca indiański rezerwat polskości.
Dobra wiadomość jest taka, że ta druga mniejszość, to znaczy Polacy, świadomi tego, że są Polakami i chcący własnego państwa suwerennego, sądzę, że ta mniejszość jest większa od tej pierwszej zdradzieckiej. Tak, i coraz bardziej aktywna. Ale gazetki i telewizje, które uprawiają naprawianie demokracji, żeby móc snuć te swoje, no niestety właśnie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością rozważania, one potrzebują fikcji jakiejś jedności. Nie ma takiej jedności. Nie ma takiej jedności. I w związku z czym? To jest warunek sine qua non, właśnie ta potrzeba fikcji jedności. Wydaje mi się, że nie. Że tutaj jak gdyby problemem jest stworzenie jeszcze szerszego spektrum możliwości wymiany myśli i głoszenia poglądów po to, ażeby dopuścić do głosu równie ekskluzywne, może węższe, jeśli chodzi o ich popularność, w sensie takiego możliwości w ogóle absorpcji społecznej tych poglądów, prawda? Bo to jest, ale jednak do głosu. Natomiast pani Grzegorzu w tej chwili sugeruje, że właściwie nie ma, ponieważ nie ma miejsca na tej platformie w tej chwili wymiany myśli, które by akceptowało między innymi pana osobę i pana poglądy, w związku z czym należy jak gdyby te możliwości, które zostały wygenerowane, nie próbować ich zagospodarować, ale je odrzucić, tak? Jako te całkowicie niewiarygodne. No to z tym nie mogę zgodzić. Bez przesady. Po pierwsze, ja wcale się nie ubiegam o to, żeby tam mnie gdzieś dopuścić. Ja po prostu, jak mnie ktoś zapyta, grzecznie zaciągnie przed kamerę, tak jak pani to zrobiła, to ja grzecznie odpowiadam, tak? Na ile mnie stać. I nie mam takiego zmartwienia, żeby mnie ktoś dopuszczał czy nie dopuszczał. Mnie na przykład z różnych tutaj stołecznych klubów nie można wyrzucić, bo ja do nich nie należę. Więc jeśli ktoś... Oczywiście, chodzi tych mediów, ażeby właśnie... No to nie będzie, nie będzie takiej gotowości. Nie będzie takiej gotowości tak długo, jak długo media w Polsce będą systemem reglamentacji wolnego słowa, zaprojektowanym, no ukorzeni to jeszcze przez towarzysza Stalina, a u nasady Łodyżki przez Czesława Kiszczaka z Wojciechem Jaruzelskim. I oczywiście to obraża kolegów z mediów, szalenie niezależnych i niepokornych dziennikarzy, to obraża, ale fakt jest taki, że to generałowie Jaruzelski i Kiszczak za partnera w tej transakcji stulecia, jaką była transformacja ustrojowa, za partnera wybrali sobie masonerię. I jej masonerii rozmaitych obediencji, lóż, rozmaitych porządków, wpływ na polskie życie publiczne jest, nie powiem przemożny, ale jest bardzo znaczący, znowu nadreprezentatywnie, statystycznie nadreprezentatywnie w stosunku do obywatelstwa, jakie mają wśród Polaków poglądy etatystyczne, rewolucyjne na różnym stopniu, bo to wiadomo właśnie, że masoneria jedna, no to tam od razu chce ściąć głowę komu się da, a ta druga, no to już zdążyła się troszkę wyszaleć, w związku z tym zostawia nam nawet takie pole, ten nasz rezerwat indiański dla Polaków chętnie by nam zostawiła. Ale to jest dygresja. Proszę mnie zaprosić, ja mam skłonność do popadania w takie dygresje, proszę mnie zaprosić na osobną rozmowę o masonerii. Tutaj traktujmy to jako niedokończoną dygresję, która służyć ma tylko temu, żeby zwrócić uwagę szanownego, przygodnego słuchacza, zwrócić uwagę na to, że ten współczesny porządek, ta współczesna poprawność polityczna post-PRL-owska w Polsce, ona nie daje się rozpoznać wyłącznie przez rozpoznanie tego, kto jest Sowiet, a kto jest Polak, bo jest troszkę więcej...
troszkę więcej jest linii napięcia i jest troszkę więcej płaszczyzn, na których zagospodarowuje się myślenie Polaków o sprawach publicznych. I sądzę, że tego, iż kanon współczesnej poprawności politycznej, a to jest dla polskiego inteligenta, ten inteligencki kanon, to jest w sferze politycznej, to jest demokratyzm jako czołowy przesąd. Dalej w sferze ekonomicznej etatyzm w gospodarce, czyli socjalizm w efekcie. Biurokratyzm i socjalizm. Drugi przesąd, etatyzm. Trzeci przesąd, modernizm w sferze religijnej. Czwarty przesąd, indyferentyzm, czyli zobojętnienie na wartości. Ten indyferentyzm jest przebierany w różne kostiumy. Na przykład pacyfizm, tolerantyzm, to są wszystko w istocie przejawy zobojętnienia. Zobojętnienia. A więc demokratyzm, etatyzm, modernizm, indyferentyzm i po piąte judeoidealizm. W odróżnieniu od judeorealizmu. Tak? Mogę szereg przytoczyć przykładów. Zawsze będzie mało czasu. Zawsze będzie mało czasu. Zawsze będzie miało mało czasu na te rzeczy. Otóż ten kanon poprawności politycznej, tych pięć przesądów inteligenckich jest w Polsce, wśród polskiej inteligencji, także tej patriotycznej, jest krzewionych, tych przesądów pięć, bynajmniej nie przez mianowańców Czekiszczaka, bezpośrednich dziedziców Kominternu, tylko biorą w tym udział w replikowaniu tego stanu zamętu umysłowego i duchowej zapaści. Biorą udział również media pełniące obowiązki prawicowych, konserwatywnych, patriotycznych, jakich tam jeszcze. Dlatego, że ich redaktorzy także są odbici od tej samej sztancy, którą jest system edukacyjny w tradycji stalinowsko-kołłątajowskiej Komisji Edukacji Narodowej. I tutaj mamy kliniczny przykład. Panie profesorze, w takim razie jaka terapia? Kościół, szkoła, strzelnica, proszę pani. Tylko taka terapia. Kościół, wróćmy do mediów, przepraszam. Kościół, szkoła, strzelnica. W mediach, terapia w mediach. I jak Polacy się wychowają, uchowają, odchowają w kościele, w którym jest tradycja przez duże T pisana. W szkole, w którym jest polska kultura. Polska kultura, a nie kultura kosmopolityczna, która jest w istocie przedsionkiem antycywilizacji. Dlatego, że kultura musi być skonkretyzowana. No i strzelnica jako miejsce spotkań międzypokoleniowych, wymiany poglądów czym tam jeszcze się może Polak z Polakiem wymienić, prawda? Niech razem wypiją i zakąszą, to zaraz im jest Polska w głowie. No więc Kościół, szkoła, strzelnica, żeby te trzy były możliwe, to jest potrzebna mennica, to znaczy polski pieniądz, to znaczy polska gospodarka. To znaczy polski przedsiębiorca, jako bohater narodowy naszych czasów, taki polski przedsiębiorca, który walczy z przeważającymi siłami w okrążeniu, w szarej strefie gdzieś tam się chowając, to jest bohater narodowy. Jeżeli nas wszystkich nie rozjadą, nie wypchną na emigrację, nie spauperyzują przez na przykład oprotestowanie kredytów, do których wszyscy Polacy są przywiązani jak chłopi pańszczyźniani do ziemi, prawda? Jeśli to wszystko przeżyjemy i nie zostaniemy fizycznie lub też społecznie wyeliminowani lub zmarginalizowani, na przykład 11 listopada, tak? Oby to się krwawo wszystko nie rozstrzygnęło. Jeśli nie zostaniemy obrabowani do końca przez system szantażu międzynarodowego, tak? No to wtedy być może jakaś Polska będzie. I wtedy będzie i kultura,
i będzie rzeczywiście niezależna prasa i może, ba, nawet jak, jeśli wcześniej nie zostanę przeniesiony na tamten świat, to jak będę miał bardzo długą i siwą brodę, to może będą jakieś tam niezależne telewizje i media, które będą zdolne produkować filmy. Prawda? Ale nie można zaczynać od takiego żądania, że mają być polskie filmy wyprodukowane w tej chwili, no bo w tej chwili to tylko władza ludowa może te filmy produkować. No, to osobna historia, znowu na osobną rozmowę. Ale od czego myśmy zaczęli właściwie? Zaczęliśmy od Klubu Ronina i od dyskusji, która była przyczynkiem. A tak, bo tu jest... I może ja jeszcze chciałabym poprosić o rzecz następującą. Uczestniczyłam w tym spotkaniu, wiem ile minut był pan przy mikrofonie, wręcz mogłabym wyliczyć, że był to naprawdę jakiś ułamek czasu, jak na panel z pana udziałem zapowiadany i oczekiwany przez wiele osób. I takie może pytanie o postscriptum do tamtej dyskusji. Czego panu się nie udało powiedzieć, no, panie Grzegorzu, bo nie został pan po prostu dopuszczony do głosu tak, jak można by było może to zrobić? No, jak się nie chce z jakichś względów po prostu odwołać takiego spotkania, jak się już zabrnęło i jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, no to wtedy można je przemienić w taką ustawkę, to znaczy właśnie zmultiplikować rozmówców i licząc na to, że wprowadzi to na tyle, zaburzy to przekaz, żeby właśnie nie było jasnego przesłania. Może właśnie oddajmy panu teraz głos. To jest dobrze, no odniosę się do tej kwestii, którą tutaj wywołuje ten zaprawny funkcjonariusz frontu ideologicznego, no bo jeżeli ktoś w post-PRL-u dowodził państwową agencją prasową, która zresztą wypisywała w tamtym czasie niezmiennie te same kłamstwa na mój temat, komunikaty PAP redagowane po rozprawach w moich tam procesach za prezesury tego funkcjonariusza frontu ideologicznego, który tutaj pisze na mnie donos prasowy, mianowicie donosi, że ja jestem negacjonista Holokaustu. Tak to wynika z tej publikacji. No, to wiadomo, że to nie może być nic gorszego, prawda? Otóż ja, korzystając z tego, że pani mnie w ogóle o coś pyta, bo tak generalnie, no to wszyscy przestrzegają tego zakazu i mnie nie pytają, prawda? Bo zarządziła Gwiazda Śmierci, więc można na mój temat, i jeszcze raz powtórzę, robią to niestety nie tylko te okropne post-PRL-owskie jawnie media, ale robią tak samo koledzy pełniący obowiązki dziennikarzy prawicowych, konserwatywnych, to znaczy wypisują na mój temat co chcą, nie spełniając tego minimum dziennikarskiego, jakim byłoby pytanie o komentarz. No, wiadomo, że może być kłopot z wydrukowaniem mojego komentarza in extenso, ale przynajmniej pro forma trzeba by to zrobić. No więc donosi... rozdzieliku Atrapa z Oświęcimia. Tak, no donosi kolega tutaj sympatyczny, że ja jestem negacjonista Holokaustu. No więc ja, korzystając z okazji, pani zdradzę, że ja mam w rodzinie takie doświadczenia i takie wspomnienia, które mi uniemożliwiają popadnięcie w negacjonizm. Tak? Mianowicie ja mam w pamięci bliskich, którzy już są na tamtym świecie, którzy widzieli na własne oczy, co Niemcy w Polsce, jak to Niemcy, kiedy są w przewadze silniejsi wobec słabszego, co tutaj potrafili wyrabiać z ludźmi, w tym także z obywatelami polskimi i nie tylko polskimi obywatelami narodowości żydowskiej. Więc ja po prostu fizycznie jestem niezdolny do tego, żeby popaść w taką aberrację, jaką byłoby negowanie faktu historycznego, jakim jest zagłada z rąk funkcjonariuszy i żołnierzy, i urzędników narodowo-socjalistycznego państwa niemieckiego, zagłada ogromnej części populacji żydowskiej Europy w latach 1939-45. Natomiast w odróżnieniu od autora tego tekstu poddałem ten rozdział historii własnym dość
na ile to możliwe, na ile czas pozwala, rozległym, powiedzmy to szumnie, studiom i w związku z tym to i owo zdążyłem przeczytać, tego i owego zdążyłem się dowiedzieć. Powiedziałem tutaj w tej sali szereg tygodni temu, że lękam się, iż fakt wykorzystywania, to jest parafraza, tak o ten problem chodzi, fakt wykorzystywania przez propagandę sowiecką zagłady jako narzędzia walki propagandowej, on spowodował, że w Polsce dopuszczono się szeregu nadużyć przeciwko rzetelności historycznej w tej dziedzinie. I do tych nadużyć należy na przykład inscenizowanie rozmaitych reliktów tej strasznej historii, takie inscenizowanie, jak na przykład przedstawianie zwiedzającym muzeum w Oświęcimiu, obóz koncentracyjny, obóz zagłady Auschwitz I, no, tam się prowadza od pokoleń dzieci, panią też na pewno prowadzili i mnie prowadzili, tam się pokazuje ni mniej, ni więcej atrapę komory gazowej, co bardzo jasno zakomunikował pewnemu dociekliwemu żydowskiemu badaczowi amatorowi, który odwiedził Muzeum Oświęcimskie na przełomie lat 80. i 90. Zakomunikował to ówczesny dyrektor Muzeum Oświęcimskiego, pan Tadeusz Piper. No, tak też, tak też właśnie pan dyrektor Muzeum Oświęcimskiego Tadeusz Piper poinformował swojego rozmówcę. Państwo na pewno możecie w internecie znaleźć ten film, bo to zostało sfilmowane. To był czas, w którym zawyżona przez propagandę sowiecką liczba ofiar II wojny światowej, zagłady, została zweryfikowana właśnie przez Muzeum Oświęcimskie. Z tych 4 milionów dwóch zjechaliśmy, że tak brzydko powiem, na 1 100 000 ofiar tego obozu. Podobno dlatego, że jeden z krakowskich profesorów należących do Rady Muzeum Oświęcimskiego powiedział wtedy, no ale chyba mniej niż 1 000 000 to być nie może. No i tak stanęło. Były to w dalszym ciągu działania nie w pełni spełniające kryteria czystości badawczej. Ale dlaczego nastąpiła ta weryfikacja? Bardzo konkretny powód. Otóż dopiero w drugiej połowie lat 80. Sowieci, istniał jeszcze wtedy Związek Sowiecki, udostępnili pewnemu francuskiemu badaczowi księgi obozu oświęcimskiego. I otóż ów badacz, którego celem wcale nie było redukowanie liczby ofiar Holokaustu. Nie, ten badacz po prostu pojechał tam badać. Otóż poczuł się zmuszony wynikami swoich badań, zaprezentował je, w wyniku czego Muzeum Oświęcimskie dokonało tej reewaluacji. Jaki ważny fakt historyczny. Taki fakt historyczny i on nas naprowadza na wątek tej jednego z największych matactw historycznych w dziejach. Otóż te księgi obozu oświęcimskiego leżały sobie w archiwum sowieckim, moskiewskim, spokojnie przez prawie 45 lat. I Sowietom nie przeszkadzało to, że mnożą się i replikują już w kolejnych pokoleniach. Jeden publicysta przepisuje od drugiego, dziesiąta woda po kisielu, że mnożą się całkowicie nienaukowe publikacje. To jest obraza warsztatu historyka, ale także obraza pamięci ofiar II wojny światowej i ofiar zagłady przeprowadzonej przez narodowo-socjalistyczne państwo niemieckie, działające, jak wiadomo, na pewnym etapie wspólnie i w porozumieniu z państwem międzynarodowych socjalistów ze stolicą w Moskwie. Otóż im to nie przeszkadzało. Dlaczego? Dlatego, że Sowieci od czasu, kiedy Stalin zaczął szykować wielki marsz wyzwolicielski na zachód, a więc jeszcze było to przed 22 czerwca 1941 roku, Stalin zadaniował swoich podwładnych
system, aparat propagandy sowiecki działał z wytężoną siłą, żeby osiągnąć jaki cel? No przede wszystkim taki, żeby światu przedstawić narodowych socjalistów Hitlera jako zło absolutne, po odkryciu którego nikt nie będzie już pytał o jakiś głupi gułag czy Katyń. Tak? O to chodziło Stalinowi. I ten cel został osiągnięty. Ten cel został doskonale osiągnięty, ale na drodze do osiągania tego celu, który jest zbrodniczym celem, dlatego że to jest, jeszcze raz powtórzę, zbrodnia przeciwko pamięci realnych, prawdziwych ofiar. Zbrodnia przeciwko ludzkości dokonywana w sferze propagandowej. Otóż na drodze do osiągnięcia tego celu zostali w to wplątani Polacy. Sami będąc ofiarami II wojny światowej, musieli stać się, chcąc nie chcąc, żyrantami pewnych mataczstw, które były elementem walki propagandowej przez Imperium Sowieckie prowadzonej. I w związku z tym właśnie mamy atrapę komory gazowej w Auschwitz I i w związku z tym mamy polskojęzycznych funkcjonariuszy aparatu propagandowego, którzy jeszcze za PRL-u, jak na przykład, no to wymienię z nazwiska, Daniel Passent, brali udział w sowieckich kombinacjach operacyjnych, których celem było prolongowanie tej wersji propagandowej, wersji dziejów II wojny światowej, w której to wersji Armia Czerwona odgrywa rolę pozytywnego bohatera, to znaczy kawalerii z amerykańskiego westernu, która w porę nadciąga, żeby uratować tych, co tam ich Indianie jeszcze wszystkich nie zarżnęli. Otóż Daniel Passent brał udział w takiej kombinacji operacyjnej, jeśli mnie pamięć nie myli, związanej z publikowaniem rzekomych wynurzeń Eichmanna, których miał dokonać tych wynurzeń jeszcze przed porwaniem go z Ameryki Łacińskiej do Izraela. No, dzisiaj się tych rzeczy nie przypomina, ale z całą pewnością każdy, kto rozumie właśnie modus operandi systemu propagandowego sowieckiego, ten zobaczy, że Polacy byli wykorzystywani. Tutaj się jeszcze w tym artykule przywołany jest przeze mnie przywołany marginalnie, ja o tym tylko napomknąłem, no taki fenomen historiografii. To jest dowód na to stwierdzenie, na prawdziwość tego stwierdzenia, które tutaj powtórzyłem przed chwilą, że większość historiografii Holokaustu nie spełnia kryteriów naukowych. Nie spełnia kryteriów naukowych. Poza naukowym. Otóż tego nie wolno badać, dlatego że no, jaki tam ze mnie badacz? Ja jestem zaledwie czytelnikiem, prawda? Jestem bardzo namiętnym czytelnikiem. Otóż poza historią i poza badaniem jest historia narodu. Tak, no więc właśnie, to wszyscy widzą, bo jeśli ja zaledwie wchodząc na kilka kroków na to zakazane terytorium, jeżeli mnie spotyka no właśnie to, że tutaj się zgłasza funkcjonariusz frontu ideologicznego z doniesieniem na mnie, żeby inni zauważyli, że jestem groźnym człowiekiem, od którego najlepiej się trzymać z daleka, no to co dopiero badacze, którzy temu poświęcą całe życie. No, Dariusz Ratajczak świętej pamięci to bez żadnej przenośni. Całe życie poświęcił tematom niebezpiecznym. No, śmieje się z tego, tak ironizuje tutaj kolega. No, jednak fakt jest taki, że nagonka rozpętana przez Gwiazdę Śmierci przeciwko świętej pamięci Ratajczakowi przyczyniła się do tego, że jego życie skomplikowało się na tyle, żeby mogło się skończyć w tak tragicznych, do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Ale chciałem nawiązać do tego jednego, do jednego z dowodów chciałem nawiązać na tę nienaukowość. No mamy, co jest fenomenem w historiografii światowej, mamy bardzo ważny dokument, mianowicie tak zwany protokół Wannsee, konferencja,
która odbywa się na przełomie 1941 i 1942 roku w dzielnicy berlińskiej Wannsee w bardzo ekskluzywnych okolicznościach. Mała liczba uczestników. Historiografia Holokaustu utrzymuje, że to tam podjęto decyzję o wdrożeniu planu, o skierowaniu do realizacji planu ostatecznej zagłady, czyli ostatecznego, jak to narodowi socjaliści swoją nową mową mówili, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Otóż, co jest tutaj fenomenem? Fenomenem jest to, że ten protokół występuje w dwóch różniących się delikatnie, ale jednak znacząco oryginałach. Historiografia nie zna żadnego innego dokumentu, który miałby dwa oryginały, prawda? Otóż są dwa oryginały. Kto dopuścił się spreparowania i czy obydwa te dokumenty są spreparowane, czy jeden z nich, jeśli jeden z nich, to który, tego historiografia nie wyjaśniła, dlatego że nie wolno tego wyjaśniać. Kto ten dokument ujawnił? Ano, pewien prokurator, który przyjechał do Norymbergi w amerykańskim mundurze, ale wcześniej wykonał drogę w odwrotnym kierunku, to znaczy chyba na początku lat 30. wyemigrował z Niemiec do Stanów Zjednoczonych po to, żeby stamtąd wrócić i właśnie ferować sprawiedliwość w Norymberdze. No, podaję ten przykład po to, żeby było jasne, że fałszowano tę historię nie tylko w Moskwie, przetrzymując księgi obozu oświęcimskiego, prawda, fabrykując dokumenty. To historia jest długa i bardzo proszę, jeśli to Państwa ciekawi, to zróbmy na ten temat osobną sesję. Myślę, wtedy... że warto, ponieważ tak naprawdę niewiele Pan miał okazję powiedzieć. Już teraz przemawiam, a strasznie długo gadam i Pani cały plan tego wywiadu niewątpliwie już popsułem, ale proszę wybaczyć, tak to wygląda, że krótkim słowem i błyskotliwym aforyzmem można skłamać i można dezinformować. Natomiast, żeby wyprostować potem, coś odkręcić i wytłumaczyć, to niestety trzeba sięgnąć do dokumentów, trzeba przywołać jakieś szczegóły. I to jest już dla niektórych strasznie nudne i jest ponad ich siły. No tak to jest. No więc fakt jest taki, że historiografia Holokaustu nie jest historiografią w naukowym tego słowa znaczeniu w przeważającym procencie. Do mniejszości należą publikacje, które spełniają wszystkie kryteria naukowo-badawcze. Co to są te kryteria? Krytyka źródeł. To znaczy nie mogę ogłaszać rewelacji historycznej, jeżeli przeczytałem o tym w jednej czerwonej gazecie, a napisał Jan Tomasz Gross albo do druku podał Daniel Passen. To nie jest żadne świadectwo historyczne. A może przykład pozytywny, Panie Grzegorzu? To znaczy może na koniec na lektury, które dobrze by było polecić, ażeby pogłębić swoją wiedzę przed naszą następną rozmową na te tematy. To na może te lekcja tematy? Domowa dla słuchaczy, co przeczytamy, ażeby potem posłuchać w pełni już świadomi tego, o czym mówimy z Grzegorzem Braunem wywiadu proszę, kolejnego. Proszę wybaczyć, ale to się nie da się polecić jednej książki. Dlatego, że takie książki zakazano pisać pod groźbą na przykład wypadnięcia, wyautowania z obiegu naukowego. To mamy tutaj przykład, jeszcze w tym sezonie był tutaj taki lincz przeprowadzany na jednym z profesorów, który w swoim czasie badał tak, że się to podobało Gazecie Wyborczej, a potem zbadał głębiej i się to przestało podobać, więc został potraktowany jako zdrajca, tym bardziej okrutnie. Został potraktowany, urządzono lincz z podpisywaniem listów potępiających przez tam profesorów z kołchozu stalinowskiego dla profesorów, jakim jest Polska Akademia Nauk. Takie rzeczy. Stąd trudno jest mi polecić jedną książkę, ale polecę Państwu lekturę z innej beczki, bo o tym też była mowa w trakcie tego spotkania, do którego tutaj właśnie półtora miesiąca rodzili ten donos. Półtora miesiąca trzeba było czekać wcześniej. Nazwijmy to tylko artykułem. Więc była tam mowa o kwestiach bardzo fundamentalnych, to znaczy o tym, jak
rozumie polska inteligencja i mieliśmy tego różne przykłady, tak? Różnego rozumienia judaizmu i różnego poziomu świadomości, śmiem także stwierdzić, wiedzy na temat realiów relacji żydowsko-chrześcijańskich, relacji między judaizmem a chrześcijaństwem, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa rzymskokatolickiego. Tu jest bardzo dużo niezrozumienia. I ja mogę polecić jedną lekturę, która jest fundamentalna, a świeża. Otóż zaledwie 3 lata temu ukazał się wzorowo opracowany naukowo przez pana profesora Jana Iluka z Uniwersytetu Gdańskiego i wydawnictwo tegoż uniwersytetu książkę wydało. Ona jest pod takim lekko kryptonimującym istotną treść tytułem Politeja żydowska wobec chrześcijaństwa w późnym antyku, w epoce późnej starożytności. Taki trudny tytuł, bardzo długi. Nie sądzę, żeby ktoś z Państwa sięgnął po tę książkę leżącą na półce w księgarni, od tak sobie, więc ją rekomenduję. Bo co ona w istocie zawiera? Ona zawiera polski przekład, jeszcze raz powtórzę, naukowo, wzorowo opracowany, tak zwanych Toledot Jeszu, czyli czyny, dzieje Jezusa. To są teksty przechowywane przez tradycję żydowską i reprodukowane przez tradycję żydowską przez setki i tysiące lat, mianowicie 2000. Najstarsze odpisy tych tekstów pochodzą z XI czy XII stulecia, ale z kolei wzmianki o tym, że Stolica Apostolska powzięła wiedzę o tym, że takie teksty istnieją, mamy już z IX bodajże stulecia i są kopiowane i powielane te legendy, żydowskie apokryfy okołoewangeliczne, także w XVIII i w XIX wieku. I pan profesor Iluk zebrał szereg takich tekstów, dokonał ich tłumaczenia na język polski. Ja wcześniej byłem świadom tego, że takie teksty istnieją, bo czytałem je w takim języku obcym, jaki akurat jest mi dostępny, ale w istocie było dla mnie też rewelacyjną informacją, że to dopiero w roku 2010 ta rzecz w naukowym opracowaniu została uprzystępniona Polakom. Teraz, dlaczego to jest takie ważne? To jest strasznie ważne, dlatego że z tych tekstów wynika, iż dla tradycji żydowskiej historyczność postaci, osoby Jezusa z Nazaretu nigdy nie ulegała wątpliwości. Nigdy nie ulegała wątpliwości. To dopiero w XVIII-XIX wieku właśnie oświeceniowa rewolucja, oświeceniowo-pozytywistyczna, z dobrym skutkiem, z dobrym, to znaczy fatalnym, ale z dużą energią, zaczęła wmawiać, i to się przyjęło wśród inteligencji, nawet intelektualistów na całym świecie, że być może to jest w ogóle legenda, to jakieś tam historyki. Otóż dla Żydów przekazujących sobie owe Toledot Jeszu, historyczność Jezusa wątpliwości nie ulega. Druga rzecz, bardzo ciekawa, ważna. Otóż Te legendy zawierają, no powiedzmy to wprost, stek obrzydliwości dla katolika bardzo przykrych w lekturze. Bardzo przykrych w lekturze. Tam jest mowa o tym, że nie był to żaden Mesjasz, tylko magik. On tam wykradł w świątyni magiczne słowo i dlatego tam kogoś powskrzeszał i różne sztuki wyczyniał, ale to był magik. Matka jego, no nie była to żadna świętobliwa osoba, tylko trochę przygłupia, a trochę tam, przepraszam, uczciwszy uszy, puściła się z kimś, nie wiadomo z kim. Takie historie, bardzo przykre w lekturze, ale warto po to sięgnąć, po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że właśnie z jednej strony historyczność Jezusa z Nazaretu dla wyznawców judaizmu
przez setki, tysiące lat nie ulega wątpliwości, a po drugie, co nam mówi to o tych wyznawcach? No, no to jest bardzo specyficzne, że broniąc się przed prawdą Ewangelii, starając się odrzucić, odepchnąć prawdę Ewangelii, prawdę o życiu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jako po wytłumaczenie bardziej racjonalne, wskazuje się magię. Tak? Magia, magik, to jest bardziej racjonalne wytłumaczenie. No, Toledot i Jeszu są w istocie takim twórczym rozwinięciem tego zalecenia, które dają kapłani żołnierzom. Idźcie i rozpowiadajcie, że jego uczniowie wykradli jego ciało, gdyśmy spali. Prawda? To zdanie rozrasta się przez wieki do rozmiaru całych właśnie nawet i dość obszernych tekstów. Otóż to te teksty oraz ufundowana na tego typu awersji do chrześcijaństwa, której te teksty są przejawem, to one wywoływały przez wieki słuszny niepokój Stolicy Apostolskiej i rozmaitych ojców Kościoła. Pan profesor Jan Iluk jest notabene tłumaczem, komentatorem także bardzo istotnych tekstów świętego Jana Chryzostoma, jego mów przeciwko Żydom i judaizantom. Prawda? Dostrzega on w Kościele wczesnych wieków, dostrzega on tak zwanych święty Jan Chryzostom, judaizantów, to znaczy, mówiąc krótko, takich chrześcijan, którzy się dali zbałamucić. I wygłasza święty Jan Chryzostom mowy, które są w z kolei historiografii żydowskiej przywoływane. Właściwie nie te mowy, bo one nie są cytowane, tylko święty Jan Chryzostom jest takim jednym z wskazywanych i piętnowanych ojców założycieli chrześcijańskiego antysemityzmu. Prawda? To na niego się wskazuje jako na jednego z winowajców tego rzekomo integralnie istotnego dla chrześcijaństwa antysemityzmu. No więc my nie możemy zrozumieć, skąd mowy świętego Jana Chryzostoma przetłumaczone przez pana profesora Iluka, jeżeli nie weźmiemy do ręki Toledot Jeszu. I możemy to zrobić, dlatego że rzecz ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ledwie 3 lata temu. Kończę tę dygresję i propozycję czytelniczą, żeby jeszcze podzielić się takim spostrzeżeniem, że to jest naprawdę bardzo... bardzo duże zaległości mamy w tej dziedzinie. Dlatego, że jeżeli Polak, nie władający innymi językami obcymi, może rozeznawać tę rzeczywistość, sięgając do źródeł, do tekstów, do dokumentów, tak krótko, bo właśnie od lat 3, jak to akurat w tym przypadku, no to naprawdę jest bardzo źle. I w związku z tym ja się nie dziwię, że niektórzy koledzy, z którymi tutaj miałem okazję, których dywagacji miałem okazję wysłuchiwać parę tygodni temu, że oni sądzą błędnie, że mamy do czynienia z takim bytem jak judeochrześcijaństwo. Prawda? No tutaj się zadeklarowali się właśnie koledzy, którzy wierzą, że ten koncept, ten konstrukt, że ma jakiś desygnat rzeczywisty. Nie ma desygnatu judeochrześcijaństwa w rzeczywistości. Prawda? Jest albo chrześcijaństwo, albo judaizm. Proszę wybaczyć, przedłużę tę dygresję jeszcze o takie zdanie, że główny problem, główny fałsz, na który się tutaj natknęliśmy i którego nie zdążyliśmy sobie zdefiniować. Główny fałsz, który jest narzędziem pewnego szantażu moralnego stosowanego wobec Polaków i wobec katolików i wobec chrześcijan w ogólności, to jest fałsz następujący. Twierdzenie, jakoby judaizm współczesny, 2000-letni judaizm talmudyczny
jakoby był on tą samą religią, w której urodził się i wychował Pan Jezus w Nazarecie, jakoby mądrości Talmudu były tymi samymi, które wpajał od dziecka swojemu synowi święty Józef i które respektowała jego Najświętsza Matka, prawda? To jest podstawowy fałsz. Judaizm talmudyczny jest odpowiedzią na chrześcijaństwo, jest wielkim wysiłkiem intelektualnym zamykania się, kneblowania od środka, blokowania się na prawdę chrześcijaństwa. Temat osobny. Umówmy się na, ja bym chciała na dużą rozmowę na ten temat. Z kolei lektury księdza Waldemara Chrocławskiego. Ach, no to... Które te pomnikowe dwie wielkie edycje we Frondzie właściwie są jedną spokojną, racjonalną odpowiedzią na kwestie judo-chrześcijaństwa, tudzież... To jest niezbędna lektura o tym... Wyjściowa właściwie do takiego panelu, który powinien się odbyć. Wywiad rzeka z księdzem Waldemarem Chrostowskim w dwóch tomach podane do druku przez wydawnictwo Frondy. Co się to czasem zdąży z ludźmi porobić, prawda? To wydawnictwo i czas ucieka, życie mija, nic nie jest już takie samo. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jesteśmy wdzięczni, tylko że do to tego szamba można kilkakrotnie wdrapać. Ale jesteśmy wdzięczni, że te pozycje się ukazały. Bardzo się cieszę. Możemy się do nich odwołać. Bardzo się cieszę. Tak. A na portalu Solidarność 2010 co byśmy polecili? Myślę, że spokojnie te wszystkie tytuły, które wymieniliśmy, jak również oczywiście cykl pani dr Ewy Kurek, bezpośrednio nawiązujący do wszystkich tematów, o których tutaj dzisiaj powiedzieliśmy. Widzę, że pan Grzegorz jeszcze chce... Kiwam głową, tak, pani Ewa Kurek była jedną z takich, pozostaje do dzisiaj, bo na szczęście właśnie cały czas jeszcze pracuje, ale padła ofiarą takiego linczu medialnego przed laty za swoją książkę Poza granicą Solidarności, czyli Chrześcijanie i Żydzi, która to książka stara się zrozumieć, której autorka stara się przedstawić na gruncie bardzo szerokiej erudycji historycznej ten fenomen, jakim było wyobcowanie Żydów w społeczeństwie II Rzeczypospolitej, co zaowocowało tragedią zagłady w latach II wojny światowej. Otóż pani doktor Ewa Kurek padła ofiarą nagonki, no padła, ale się podniosła szczęśliwie, natomiast Gazeta Wyborcza w swoim czasie drukowała taki tekst, który był, no, formułował taką dyrektywę, taki imperatyw kategoryczny, że to grzeczni czytelnicy Gazety Wyborczej nie mogą czytać takich książek. No więc tym bardziej warto je polecić. Pani doktor Kurek jest też autorką pasjonującego cyklu, to już inny temat, o żołnierzach wyklętych pod tytułem Zaporczycy. To jest wspaniała lektura. Wspaniała, wspaniała. Obie publikacje dostępne u Solidarność 2010, natomiast ta pomnikowa edycja na temat stosunków polsko-żydowskich w odcinkach ukazuje się. W tej chwili prezentujemy już bodaj 20 odcinek w wersji spopularyzowanej, czyli nieco odciążonej od przypisów. Znakomita lektura w odcinkach. Natomiast ja pozwolę sobie zaprosić pana Grzegorza na następną rozmowę, niekoniecznie w kontekście publikacji prasowych i spotkań, które niedokończonych spotkań poprzednich, po prostu nowe rozdanie kiedyś dyskusji na tematy nas interesujące. Jak państwo zapraszacie, to ja gadam. Naprawdę nie powinni się martwić ci moderatorzy naszego życia publicznego. Bo to jest tak, że oni się często, może oni sami myślą, że są dziennikarzami, gdy tymczasem są moderatorami, prawda? Oni nie relacjonują państwu faktów, że tak powiem, jak leci, po to, żebyście państwo mogli sami te fakty zasocjować, przeanalizować. Oni tylko dbają o to, żeby ten strumień wasz świadomości był odpowiednio moderowany i żeby konformizował się ten strumień świadomości do wymogów aktualnej poprawności politycznej. No a jaka ta poprawność polityczna, no to jeszcze osobno porozmawiajmy. Ja w każdym razie, wie pani, no...
No w sumie jest zabawne, że w jednym sezonie przestrzega przede mną i Gazeta Wyborcza, i Gazeta Polska, i portale z lewa, i portale z prawa, i w sieci, i Newsweek przestrzegają swoich czytelników przed tymi myślozbrodniami, w których mogliby uczestniczyć, gdyby nie daj Boże coś ode mnie usłyszeli. Panie Grzegorzu, to w sumie i zabawy. Może ja jednak na koniec jeszcze zacytuję. Zaczęliśmy od cytatów, to zakończmy, ponieważ wydaje mi się to dobrą puentą. I można to stwierdzić empirycznie, bo Brown ma wprawdzie jakiś kółko wyznawców, ale tu znów eufemizm w skali świadczącej o sporym stopniu ekskluzywności. Naprawdę, nie ma się czego bać. Naprawdę ekskluzywną rozmowę. Dziękuję bardzo.